Zastępy strażaków wzywane są najczęściej do os i szerszeni. Nierzadko zdarza im się ratować łabędzie, psy i koty, ale unieszkodliwieniem węża w jednym z suwalskich sklepów zajęli się po raz pierwszy. Do nietypowego zgłoszenia doszło we wtorek. W jednym ze sklepów na obrzeżach miasta klient zauważył węża i poinformował o tym pracowników sklepu. A pracownicy sklepu ewakuowali osoby znajdujące się w sklepie i wezwali straż pożarną. Zgłoszenie, że w sklepie przy ulicy Pułaskiego, w sklepie ogrodniczym znajduje się jakiś wąż, ewentualnie żmija. No, pracownicy nie potrafili tego stwierdzić. Podjechali na miejsce zastępu, okazało się, że rzeczywiście jest taki osobnik. Został szybko schwytany, no i później po rozpoznaniu okazało się, że to jest zaskroniec. Kontaktowaliśmy się poprzez miejskie stanowisko kierowania, wojewódzkie stanowisko kierowania, ale i też z powiatowym lekarzem weterynarii. I tu zostało ustalone, że to jest zaskroniec, nie ma zagrożenia. Zaskroniec jest kompletnie niegroźny, ale zanim doszło do identyfikacji gatunku, klienci sklepu i jego właścicielka przeżyli chwilę grozy. Osobnikowi udało się nawet wpełznąć na sklepową półkę. Rzeczywiście przestraszyliśmy się wszyscy, bo jeden z klientów zauważył gada w sklepie, nazwał to żmiją. No my oczywiście też przestraszeni, no skąd, jak, gdzie. No ale trzeba było jakoś zareagować. Wezwaliśmy straż pożarną, unieszkodliwili gada. No i się okazało, że to był po prostu nasz rejonowy zaskroniec. I skąd on się tutaj wziął? Myślę, że wpełznął przez otwarte drzwi. Ciepło jest, drzwi są ciągle otwarte. Z naszego ogródka. To są rośliny zielone, codziennie podlewane, mają dużo wilgoci, a zaskrońce lubią takie środowisko. Sklep do tej pory nawiedzały różne zwierzęta. Mimo to zaskoczenie było ogromne. Pasi koniki, myszki, ale nie zaskroniec. Na wypadek, gdyby zaskroniec okazał się żmiją, powiatowa straż weterynaryjna rozpoczęła poszukiwania miejsca, do którego mogłaby ją przetransportować. Gdzie ostatecznie trafił nieproszony gość? Koledzy strażacy wywieźli go do lasu pobliskiego, gdzie nie jest teren zamieszkały, i tam go wypuścili i szybko uciekł do lasu. W naszym mieście podobne zdarzenie nie miało jeszcze miejsca, ale strażacy jakiś czas temu byli już w podobnej sytuacji, tyle że w Raczkach. W samochodzie ktoś tam zlokalizował też zaskrońca i też nasz zastęp jeździł, no i musiał go tam wydostać. Rzeczywiście było też trochę zdenerwowanie duże. I trudno się dziwić. Wąż w samochodzie czy na półce sklepowej musi robić wrażenie. Nawet tak bezbronny jak zaskroniec.